Felieton pod tytułem Dowo Pozór. Furia kosi, nie może się to rozegnać, co by uż tu stelocy mogli normalnie powydychać. Wszystko jakieś insze i będzie mozło study, co by do tego nowego przywyknąć. Dejmy na to, kiesi cały Florian na rynku był obsiedniony przez gołębie, a dzisio no jeden dyżurny gołąb siedzi na głowie tej figury. Wygląda na to, że dowo se pozór, czy kdo akurat nie ciepnie mu porę zorne głobilo, co by mógł zaś jeden dzień przeżyć deli. Wszystko je dzisiaj na łopak, bo sarny i dziki świnie plętą się w miastach po ulicach, a gołębie się kansi straciły. Isto wspomniały se na to, że kiejsi jej ich ojcowie wydziubowali na polach wszystko, co się ino dało do karku wrazić. Możne, że ludziska się też spadki dowiedzą, że mleko dowo krowa, a mięso bierze się z babucia, kierego trzeba rychli głobnuć. Idzie też uwidzieć, że rotu zdoł na razie pokój trowie wedla cestów, kiero się pięknie zazieleniła. A od też jakoś imieni jeździ po cestach i isko styr z tego nie trzeba furt łotać dziur, kiery ty auciska robiły. Dzięka temu na zicher MZD-mowi nadbyło czasu i puścił swoich halangrów, co by posztrajchowali łoba mostki na Bobrówce. Rychli jednakowość trzeba było i łodzić ze starej farmy, kierą wiatr rozganiał po ceście, a reszta wpadła do wody. Wszyscy beczą już jakiś czas nad tą wyrznioną wierzbą na ulicy Karłowicza, kiero żadnemu nie zawadzała, a nie widzą gałęzi, kiere wisą nad haszlaską, a one przy większym wietrze mogą zgruszyć komuś na auto. Uż porem roków temu kapkę niżej taki złomany konor zabił jednego tustoloka, ale dzisio isto uż żaden se na to nie wspominał. To już miejcie się wszyscy dobrze i wieziołego po piątku.